Jakie one mięciutkie! O nie! Uważaj, malutki! Ups! Świetna zabawa! Dobrze się czujesz? Co to było? Juhu! Ocknij się! Co się dzieje? Gdzie? Gdzie ja jestem? Zobacz, jakie milusie! Ej, patrz na to! To Ellie? Skąd wzięła takie ubrania? Podoba się? Bo mi tak. Zostańcie z nami, a pokażemy wam, co jeszcze można zrobić z Poppy. Dobra. Muszę się pospieszyć, bo spóźnię się do kina. Ale to mydło ładnie pachnie. Tylko co ono takie śliskie? No przestań! Wymknęło się spod kontroli! Półka! O nie! Gdzie ono wystrzeliło? To było mydło? Co to? Co do licha? Mydło? Co ty wyprawiasz, Eli? Sorka! Dzięki! Zaraz. Wiem, jak rozwiązać ten problem. Do dzieła! Ej! Zaufaj mi! Najpierw wycisnę wszystkie kółka. Potem roztopię mydło. I wleję je do środka. Wypełnię każdy zakamarek. Po jakiejś godzince mydło znów stwardnieje. Teraz już się nie wyślizgnie. Fajne, co? Matt, łap! Co ty zrobiłaś? Stuningowałam mydło. I zadbałam o nasze bezpieczeństwo. Pokaż! Fajne! Ale się wyspałem! Wow! Uwielbiam łono natury. Zione konkretnie. Lepiej się ogarnę. Dobra, gdzie ta pasta? Co jest? O nie, cała się wylała. Jak to się w ogóle stało? Uwielbiam łona natury. Ała! Upadłem. To wszystko wyjaśnia. Nic z tym już nie zrobię. Ale bałagan. Hej, chyba przyda ci się to. Pozwól, że wyjaśnię. Wzięłam popit i pastę do zębów. Wycisnęłam po trochę do każdej przegródki. Właśnie tak. Potem wzięłam sodę oczyszczoną i posypałam nią pastę. Soda jest również dobra na zęby. Proszę, weź jedną. No dobra. O, miętowa. A teraz szczotkujemy. To działa, ekstra. Dzięki, naprawdę mi pomogłaś. Luzik, higiena jamy ustnej jest bardzo ważna. To był najzabawniejszy odcinek. Ciekawe, gdzie idzie. O matko, tak! Co się dzieje? Och, spójrz! Imprezka z zabawkami Popyt? Idziemy! Wow, ale twoje jest fajne! Ja też mam swoje. Lecimy! Mają to ochroniarza! I obowiązuje zakaz jedzenia i picia. Ale nasze słodycze! I co my zrobimy? Naprawdę chciałam pójść na tę imprezkę. Hej! Pójdziemy na nią i wniesiemy słodycze. Można wziąć swoją zabawkę w kształcie etui i włożyć tu zdjęcie z soczewką aparatu. Teraz wsypujemy skittlesy. Po jednym na każdy pęcherzyk. Przechowywanie słodyczy też jest ważne. Teraz czekolada. Rozpuszczamy i wlewamy. Pokrywamy nią wszystkie skittlesy. Ekstra! Wygląda idealnie. Stwardniała i jest gotowa. Wygląda jak zwykły telefon. Nieźle! To dopiero pomysł! Okej, idziemy. Zapraszam!
znaku! Znaku nie widzi? Zakaz jedzenia i picia. Paszła mi stąd, ale już. Oto moja zabawka. Zapraszam. Takiego modelu jeszcze nie widziałem. Ciekawe. Fajny. Miłej zabawy. Zdaje się, że nikogo już nie ma. Pobawię się swoim gigantem. Wow! Ile tu zabawek, Popyt? Chodź i pomóż nam z tą dużą. Najlepsza impreza ever. Wygramy zawody w układaniu. Dajesz, dajesz. Będzie rekord. Hej, chcesz się wymienić? O, no dobra. Myślisz o tym, co ja? Czas na słodycze. Tada! Gotowe do jedzenia. Etui samo schodzi. Tak, jak czekoladka domowej roboty. Ale dobre, częstuj się. Słuchajcie, wniosłyśmy słodycze. Bierzcie i zajadajcie. Ja pierwsza. Ale czadowo, co nie? Możesz patrzeć, jak to zjem. Patrz na talerz. Ta-da! I słodycze gotowe do jedzenia. Takie piękne. Najpierw niebieski. A co u ciebie? O! Tylko monstrualna wieża tego samego. Ło, niesamowite. I wszystkie dla mnie. Cukru nigdy za wiele. Gdzie one są? Po co mi to wszystko? Tak uroczo się złościsz. To wcale nie jest śmieszne, Chloe. No weź. A? Tylko tyle? Ale jaja. Tak ci wesoło? Ty, jak to zrobiłeś? Właśnie tego oczekiwałem. Całe rzędy przesłodkich skittlesów. Zawsze zaczynam od fioletu. Ja też spróbuję. O, to trudniejsze niż myślałam. I na koniec fiolecik. Proszę o uwagę. Jeszcze nie skończyliśmy. Rysujemy tęczę, co? No to zaczynamy. Tylko wezmę to. Zaczynają od czerwieni. I od razu wygląda jak tęcza. Nie bardzo lubię markery. Gdzie żurawia zapuszcza? Ona nic nie robi. Hej, czy to Popyt? Uwielbiam je. Właśnie tego mi trzeba. Ha! Jest świetny, ale mnie przyda się do czego innego. Każda krawędź w innym kolorze. Jeszcze tylko tutaj. Proszę, pamiętajmy o wgnieceniach. I przewracamy. Prawda, że satysfakcjonujące? Prawie jak sam Popyt. Sorko, uwaga! Ej! Skończyliśmy! Wow, ile tu pięknych kolorów! Ale wykonanie takie o. Okej. I to się nazywa nieszablonowe myślenie. Dzień dobry. Co to takie brudne? I połowa kółeczek nie chce się wciskać. Jak mam się tym bawić? Panie doktorze! Kolejne do śmieci? Tak. Co powiesz na to? To o wiele ciekawsze. Wygląda strasznie. Pomóż mi! Mam w sumie jeden pomysł. Co powiesz na to? Za moich czasów tym się strzelało. Spodoba ci się. Rozłóżcie folię w ten sposób. Weźcie ulubione kolory farbek i zamalujcie kółeczka. Fajnie wygląda, co nie? Bardzo.
Mogę spróbować? Oczywiście. Ale mega uczucie. Poszło jak po maśle. Ledwo zipię. Do kosza. Dziękuję. Mogę się tym bawić non-stop. Hej, co tam? O, masz czekoladę. Wymienimy się? Nie, skittlesy! Szlak rozsypały się po blacie. Kilka wpadło do mojej zabawki. Myślisz o tym samym, co ja? Jedziemy po skittlesie w każdym pęcherzyku. I zalewamy rozpuszczoną czekoladą. Idealnie wypełnia rzędy. Wszystkie. Od jednego końca do drugiego. Teraz wkładamy do zamrażarki. I można je wszystkie wyjąć. Spójrz, zmieszaliśmy czekoladę ze Skittlesami. Proszę, to dla ciebie. Dzięki. Ale dobre, to był świetny pomysł. Kiepsko wyglądasz. Mam coś, co pomoże. Wow, trzymasz tu make-up? Proszę, częstuj się. Dobra, maluję się. Znacznie lepiej. Teraz możemy się pobawić. Plastyka to mój ulubiony przedmiot. Odrobinę kontrastu tutaj. Tak, to będzie moje najlepsze dzieło. Wow, uważaj z tym pędzlem. Ej, twarz mi farbą upaćkałeś. Super, teraz muszę się poprawić. O, panocku, wygląda zupełnie inaczej. O nie, szminka się zmyła. No to nakładamy. Co ty masz w rękach? Znasz zasady, ja to wezmę. Dobrze, tak trzymaj. Boże, ale lizus z niego. Dobrze, że mam plan B. Problem z make-upem rozwiążę tym oto flamastrem. Muszę tylko wyjąć z niego tusz. Całkiem zgrabnie wychodzi. Teraz do szklanki z wodą. Mieszamy, aż wyjdzie tusz. No i proszę, jest. Pusty wkład z powrotem do flamastra. Bierzemy make-up. Wleję do środka kilka kropel płynnej szminki. Wchodzi aż miło popatrzeć. Na koniec zatyczka i gotowe. Jest, działa. Wreszcie mogę się pomalować. No i proszę, znacznie lepiej. Jak ona to zrobiła? No hej, co tam? Zdążę poprawić makijaż. Przyda się nieco więcej. O nie, dzwonek dzwoni. Szlak, już lekcje. Make-up musi poczekać. Zaraz, mam świetny pomysł. Stój, ani kroku dalej. Znasz zasady. Zero make-upu w klasie. Dawaj, dawaj, wyskakuj. Ty tak samo. Masz jakiś makijaż przy sobie? Co tam trzymasz? To zwykły klej. Może być, ładuj się. Pomaluję się, choćbym miała umrzeć. Czekaj, mam dla ciebie coś idealnego. Wzięłam klej w sztyfcie i wyjęłam klej. Została mi pusta tubka. Mogłam spokojnie działać dalej. Czas na makijaż. Wykręcam, aż wyszła cała. I potem wyjęłam. Następnie włożyłam makijaż do tubki po kleju. Idealne dopasowanie. Musiałam tylko wepchnąć. Na koniec skówka i gotowe. A co? Po kiego mi twój klej?
Nie słyszałaś, co przed chwilą mówiłam? O pani, moja wybawicielka! Wreszcie dokończę makijaż! Ach, perfekcja! Wielkie dzięki! Tina, musisz to zobaczyć! Spójrz, co ona robi! Wlej do butelki z kolą. Nawet tego nie widać. Teraz wystarczy włożyć do lodówki i poczekać. I gotowe! Widzicie? To już nie jest napój. Koniecznie musimy to przetestować. A ja mam syrop kukurydziany. Jest dokładnie taki sam. W takim razie zaczynajmy zabawę. Zacznij wlewać. Śmiało, nie bój się. Ładnie miesza się z napojem. Dodajmy do tego zielony barwnik spożywczy. Nasza maść będzie zielona. Ekstra! Czekaj, posypka też będzie tu pasowała. No dobra, tylko nie dodawaj za dużo. Idealnie! Teraz trzeba zrobić już tylko jedno. Dobrze potrząsnąć. No to zdrówko. Niech się teraz schłodzą. Do zobaczenia wkrótce. A nam pozostało czekanie. Gotowe? Wyglądają na zimne. Czas przeprowadzić test. Gotowe? Do startu? Wyciskamy! Udało się! To przypomina żelki o smaku Sprite'a. Popatrz na moje! Posypka to był świetny pomysł. Okej, zamieńmy się. Tadam! Wystraszyłam cię! Patrz na to. Co? Lody w Coca-Coli? Czy ona miesza nimi napój? To wygląda zabawnie. Poproszę lody i kolę. Niedługo powinny dotrzeć. Dziewczęta? Wow, ekspresowa dostawa! Gotowa na wypróbowanie tej sztuczki? Kola wygląda na zimną. Nie! Musimy wymieszać nimi napój. Czas je zanurzyć. Wygląda nieźle, prawda? Lody się rozpuszczają. Co za kremowa konsystencja. Trzeba skosztować tego koktajlu. Całkiem dobre. Hej, mam pomysł. Poproszę jednego loda. Co za tempo! Chciałam spróbować jeszcze jednej sztuczki z ziarnami kawy. To musi dobrze smakować, prawda? No nie wiem. Smacznego! Trochę gorzkie, ale pomysł wydawał się niezły. Dzięki. Cóż, metoda prób i błędów. Ale teraz oberwiesz! Nie, 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 nie! Unik, unik! O tak! Patrz na to! Ostatni cios! O tak! Fajnie jest wygrywać! Jestem niepokonany! Ech! Kiedy wygrywa, zachowuje się okropnie! Myśli, że jest taki świetny? Na pewno oszukiwał! Albo nawet stosował kody! To mnie tak wkurza! Hej! Chwileczkę! Mam genialny pomysł, żeby dać mu nauczkę. Przyda się taśma. Drugi kawałek. A teraz nożyczki. Hej, co tu robi ta maskotka? I już! Mój genialny wynalazek jest gotowy. Czas wcielić plan w życie. Tomas! Co jest? Chcesz dogrywkę? Hej, a to co? Poczekaj, to zakład z piciem. Postaw gotówkę. Dobra, proszę bardzo. Okej, 3, 2, 1, pijemy. Muszę pić szybko, to wygram. Jak to możliwe, że ona pije szybciej ode mnie? Muszę przyspieszyć jeszcze bardziej. Już prawie. I koniec. O tak, wygrałam. Zgarniam kasę. Pa, idę na zakupy. Jak ona mnie pokonała! Chwila! Oszukiwała! Miałem o wiele więcej do wypicia! Tina!
Nie! Mówiłem, że musisz wybrać czołg! O tak! Jest zajęty! To idealna okazja! Ten psikus będzie świetny! Hej! Mogę tu usiąść? Dzięki! Tomas! Powiedziałem do bazy! Tomas! Ech, on wcale nie zwraca na mnie uwagi! Tomas! Wow! Chłopaki, czekajcie chwilę! Czego chcesz, Tina? Popatrz na mój batonik! Okej, no i co? Haha, zniknął! Co? Jak to zrobiłaś? Masz, możesz sam spróbować. Na pewno też dam radę, bo jestem o wiele silniejszy. I bum! Nabrałeś się? Jestem cały w okruszkach. Nie rozumiem, czemu twój zniknął? Och, aha, to był żart. Tina! Ech, co za nudny dzień. Przynajmniej mam swój napój. No i co teraz? Może zerknę na te chemiczne eksperymenty? Hej! To wygląda całkiem ciekawie. W tej książce jest pełno fajnych rzeczy. Przestań na mnie drzemać i popatrz na to. Spróbujmy. Ty masz napój, a ja mam mentosy. Zaczynamy. Może to nie był najlepszy pomysł. Tak, chyba masz rację. Okej, wypróbujmy następny. Klej, tak? I kola? No nie wiem. Właśnie zrobiliśmy jeden z kolą. Zobaczysz, będzie fajnie. Trochę odwagi. Okej. Podaj mi klej. Jaki klej? A, ten klej! W porządku, zaczynamy. A teraz dodamy klej, tak jak każe książka. Chyba wystarczy. Chwila, mam pomysł. Dodajmy trochę brokatu. Jasne, czemu nie? Niech się błyszczy. Czas potrząsnąć butelką. Wow, trzeba to zrobić naprawdę mocno. Może robię coś nie tak. Spróbujmy razem z maracasem. Brzmi jak świetna muzyka. Okej, chyba wystarczy. Zobacz, napój zmienił konsystencję. Otwieramy. O, dziwne. Jak wielka maś. Zobacz, jak się rozciąga. Dotknij. I co? Też chcę sprawdzić. Fu, lepkie i kleiste. Bleh, zabierz to. Hej, zobacz, co się dzieje, kiedy zrobię tak. Okropność! Ten eksperyment mnie obrzydza! Zabierz to ode mnie! O, kule śnieżne są takie piękne! Popatrz na ten lśniący śnieg! Chciałbym, żeby tutaj też padał! Hej, popatrz na to! Możemy sami zrobić śnieg! O, tak! Do dzieła! Okej. Każdy ma swój pojemnik. Teraz potrzebujemy tylko napoju i skrobi kukurydzianej. Do naczynia wrzucam skrobię. A teraz dodaję Sprite'a. Okej, trochę musuję. Chwila, nic się nie stało. Chcę śnieg! A nie Sprite'a ze skrobią. Wow, popatrz na mój! Mam śnieg! To nie fair! Czemu tobie wyszło, a mi nie? No dalej, powiedz, jak to zrobiłeś? Nic w tym trudnego, pokażę ci. Nie byłem pewien, czy skrobia się nada.
Ale wiesz, co się sprawdziło? Pieluszka! Po prostu wziąłem nożyczki i ją rozciąłem. Pozbyłem się dołu. A potem wrzuciłem zawartość do pojemnika. W środku było tego więcej niż myślałem. I na koniec dodałem Sprite'a. Całość od razu zamieniła się w śnieg. Bo przecież pieluszki mają chłonąć płyn. Voilà! Okej, uff, myślałam, że popełniłam jakiś błąd. Daj to. A okazuje się, że po prostu oszukiwałeś. Ciesz się swoim eksperymentem. A, przestań! Wszędzie rozrzucasz śnieg. To za to, że nie podzieliłeś się swoim sekretem. Widzieliście sztuczkę z erupcją coli? Wygląda niebezpiecznie, co? Wow! Spróbujmy. Dobra, poczekaj. Wykorzystajmy ten pojemnik. Erupcja będzie wprost epicka. Szczególnie z taką ilością coli. A ja mam mentosy przy sobie. Jedziemy. Podaj kolę, Naomi. Po prostu wlejemy wszystko. Aż chce się pić, prawda? Tylko uważajcie, żeby nie przelać. Jeszcze nie widziałem tyle coli. To była ostatnia. Na pewno jesteśmy na to gotowi? A jeśli mamy za dużo mentosów? Nie. W sumie? Nałóż sobie gogle. Jedziemy. O, widzę pierwsze bąbelki. A, już po bąbelkach. Wszystko poszło na marne. Już po. To była wielka klapa. A może coś przeoczyliśmy? Do wykonania tego triku potrzebne jest ciśnienie jak w butelce. O tym właśnie mówię. Ej, piłam to! Po co jeść zwykły owoc, skoro może być galaretkowy? Co? No dobra. No chodź. Żartowałem. Nie widzisz, że to arbuz? Żarcik taki. Wiem. Jestem geniuszem. Proszę. Powinno być dobrze. Poszła. A oto i nasz arbuz. Hej. Ty idź. Nie, ty. Dam ci czekoladę. Dobra. Nikt nie idzie? Mam go. Ale ciężki. O! Kevin, może byś pomógł? Matko. Zapisz się na siłownię. Kevin. O, panie. Poczekaj. Jeszcze przed chwilą kładłam tu arbuza. Czekolada i arbuz. Kroimy. Jest. Myślałam o czymś bardziej hardkorowym. Jedziemy. Popatrz, jak w masło. Nieźle, co? Uważaj lepiej z tą piłą. Nieźle wygląda. Pozbądźmy się miąższu. Albo po prostu go zjedzmy. Jeszcze parę soczystych chęsów. Kilka łyżek i gotowe. Ostatnia. Teraz gwóźdź programu. Żelatyna. Woda też gotowa. Ale to będzie dobre.
kropelka koloru nie zaszkodzi. I dokładnie mieszamy. Ładnie. I wlewamy do arbuza. Tylko nie za dużo. Wkładamy do lodówki. Widzimy się za parę godzin. Wygląda świetnie. Uwierzycie w to? Nareszcie gotowe. To co, kroimy go na pół? Panie i panowie. Idealna galaretka w arbuzie. Panie przodem. Smaczne. Co to za smak? Idzie się przyzwyczaić. Nie wierzę, ale ekstra prezenty. Eni! Wszystkiego najlepszego! Ach, to dla mnie? Dla ciebie? Ciekawe, co to jest? Nie wytrzymam tego napięcia. Nie wierzę! Mój wymarzony błyszczyk! W idealnym odcieniu. Dziękuję! I po urodzinach. No dobrze, porozmawiajmy o abstrakcji. W sumie można spróbować. Podstawą są żywe kolory. Przyda się trochę brokatu. I chyba wiem, skąd go wziąć. Wygląda jak farbka. Teraz przestudiujemy sylwetkę. Eni? Przepraszam, patrzcie uważnie. Chyba rozumiem. Ale przyda mi się nieco więcej. Tym pędzlem namaluję włosy. Na czym to ja? Och, ona tak na poważnie? To tylko figurka. A ona się nią tak podnieca. Teraz będzie okazja. Ha, tęskniłam za tobą. Proszę to odłożyć. Tylko gdzie? Wygląda jak moje farbki. Prawie nie widać różnicy. Interesujące. Może by tak... Co? Tu go włóż. No pewnie. Chcecie schować błyszczyk? Weźcie balonik i wsuńcie go do środka. Teraz obetnijcie górę. Nalejcie trochę kleju na zgrzew. I naciągnijcie na niego balon. Dociśnijcie i voilà! Wygląda nieźle. Wow! Genialne! Kto by pomyślał, że to błyszczyk? Muszę poprawić makijaż. Ale się błyszczy. O wiele lepiej. Czy to kosmetyki? Eni, proszę mi to wyjaśnić. Ja tylko eksperymentuję z kolorami. To sztuka. Na to oczywiście mogę przyzwolić. Uff, czuję się taka piękna. Wow, to chyba nieprawdziwe serce. Stresuję się na widok zastawek. Uff, czy ja połknęłam tipsa? Uniknęłam śmierci. Te pazury są niebezpieczne. Jejku, wszystkie tak wyglądają. Obrzydliwe. Nie mogę się w nich pokazać. Co się dzieje? Przecież widzę. Bo wiesz, mam mały problem z tipsami. Oj. Ale spokojnie, naprawimy to. Nie patrzy się. Przywitaj swojego wybawcę. Korektor? W sumie to czemu nie? To lakier! Sprytne! Zamaluję te paskudstwa. Od razu lepiej. Ekstra pomysł, dzięki. Wystarczy, że wylejecie korektor do miseczki.
Gdy butelka jest zupełnie pusta, włóżcie do niej mały lejek. Weźcie ulubiony lakier i wlejcie go do środka. Może to chwilę potrwać. Wyjmijcie lejek i zakręćcie buteleczkę. To najłatwiejszy hack ever! Patrzcie na te paznokcie! Zajmę się teraz drugą ręką. Madison? Mam nadzieję, że to nie lakier. To szkoła, a nie salon piękności. Mogłam bardziej uważać, ale to tylko korektor. No dobrze. Wracamy do zastawki aorty. Wielkie dzięki. Och, ale ten sweter gryzie. Co jest? Mój paznokieć. Złamany. Trzeba to natychmiast naprawić. Dobrze, że mam pilniczek. Mitochondrium to... przyłapana. Na czym to ja skończyłam? Ach tak, mitochondrium to... uff, o mały włos. Ukryję się za książką. Muszę spiłować to złamanie. Wyczuwam tu czyjąś obecność. To nie salon kosmetyczny, tylko szkoła. Wszystkie pilniczki będą konfiskowane. Wracamy do budowy komórki. Dobra, nie patrzę. Mam zapasowy. Piłujemy szybko. Hej! Pod butem. Pod rękawem. Niech to. Plecy mnie swędzą. Nie! Zabrała mi wszystkie pilniczki. Oprócz tego ostatniego. Musi być jakiś sposób, żeby go ukryć. Chyba mam pomysł. Potrzebuję tylko nożyka. Wyciągam koniec. I biorę pilniczek. Użyję dziurkacza. I zrobię dziurkę w tym miejscu. Jeszcze tylko końcówka. Pasuje idealnie. Jak na wymiar. Zamykamy. I gotowe. Teraz mogę piłować paznokcie i szybko ukryć pilnik. To się nazywa pomysłowość. Na pewno mnie nie przyłapie. Hej, patrz na mój gadżet. Ewa! Co ty tam robisz? Och, lepiej to schowam. To tylko nożyk, proszę pani. No to wygląda. Udało się. To wracamy do piłowania. Ujście rzeki Mississippi znajduje się w przepięknym stanie Minnesota. Ups, spóźniłam się. Może nikt nie zauważy. Ewa, spóźniłaś się. Proszę usiąść. Tak, proszę pani. Wróćmy do naszego tematu. Jeśli chcecie dojść do ujścia Mississippi... Brałaś udział w walce kogutów, czy co? Hej, Madison. Hej, Ewa. Biedaczka, chyba potrzebuję pomocy. Trzymaj. O nie! Wyglądam jak goryl. Poprawię włosy i będzie dobrze. Nie, wciąż to samo. Może nikt nie zauważy. Czekaj, pomogę ci. Patrz, co tu mam. Puder. Błyskotki. Brokat. A nawet podkład. Jestem twoją makijażową matką chrzestną. Wystarczy wziąć taki przybornik. Kawałek tektury ukryje zawartość. Pora wlać trochę ulubionego podkładu. Dużo się tu zmieści. Idealna skrytka. Nie zapominajmy o szmince, brokacie i błyskotkach w kolejnych przegródkach i korektorach na górze. Pora na akcesoria. To damy tutaj. Pomadki tu. Pędzelki też się zmieszczą. Jeszcze kamuflaż, czyli kolorowe kredki i ołówki. Ratujesz mi życie, Madison.
pora na makijaż. Zacznę od korektora. Teraz podkład, jeszcze usta i oczywiście oczy. Trochę ozdób. Po gorylu ani śladu. Dziękuję, Madison. Nie ma za co. Dziewczęta! Okej, od czego by tu zacząć? Tak dużo słodkości, ale super! Chcę zjeść to wszystko sama? Patrzcie tylko! Wow! Madison, tak? Poczęstujesz mnie? Okej! Trzymaj, Oreo! Dzięki! A co dla mnie? Owocowe żelki! Słucham ciebie? Proszę! Serio? Znaczy, okej, proszę! Jesteś najlepsza, Maddy! To jeszcze nie koniec! Madison? Co teraz? Tylko nie te maślane oczka! Jak mogę im odmówić? Dobra, trzymaj! Jagodowe! No, mnie też smakują. Hej, nic dla mnie nie zostało! Rosie wszystko mi zabrała. Po prostu świetnie. Chyba, że... żelkowa guma do rzucia. Ale dobra! Ja nic tu nie mam. Okej. Już nie patrzy. Muszę ją jakoś ukryć. Przyda się krem do rąk. Pora zamienić etykietki. Macie krem pod ręką? Zdejmijcie naklejkę i przyklejcie na słodycze. Rosie niczego się nie domyśli. Dłonie mi się wysuszyły. Posmaruję je kremem. Co tam się dzieje? Ale co? To krem, widzisz? Fakt, trochę się klei. Ale przyda mi się. Jak tam sobie chcesz? No pięknie. Muszę to teraz odkleić. I już. Wyglądasz obłędnie. Ale jestem głodna. Nie fajnie, ale mam pewien pomysł. Poczekaj chwilkę. A, właśnie ciebie szukam. No to jedziemy. I malujemy usta. Ma słodki smak. Wiem, nie krępuj się. Ale to dobre, dzięki. To moja sekretna paletka. Wyciągnąłem wszystkie cienie, a w ich miejsce włożyłem miśki. W każdą przegródkę. Po dwa na jedną. Potem wziąłem suszarkę i rozpuściłem, żeby przypominały makijaż. Szybka i sprawna robota. Musiałem tylko zadbać o temperaturę i wszystko gotowe. Wyglądały idealnie. Czyli dlatego jest takie słodkie. Tak naprawdę to słodycze. Jesteś genialny. Świetny plan. Dzień dobry. Jedno miejsce. Spójrzmy. W porządku. Nie masz ze sobą jedzenia, prawda? Nie. Pozwól, że sprawdzę. Och, to jest zabronione. Nic nie umknie mojej uwadze, młoda damo. Och, dzięki. Co za wredna kobieta, ale nie jest zbyt spostrzegawcza. Kto by pomyślał, że pasek od torebki może być taki pyszny? Biologia sprawia, że chce mi się spać. Po co mi ta cała wiedza? Czy to już pora obiadu? Chętnie bym coś przekąsiła i zjadła coś słodkiego. Yeah!
Hej, nie umiesz czytać? Nie wolno jeść w mojej sali. Okej, ale to bez sensu. Na pewno da się je przemycić. Można użyć do tego kolczyków. Naomi, daj mi swoje kolczyki i gumi się. O tak! Zrobimy z nich modny dodatek. Trzymajcie się, maluchy. Nałóżcie ich tyle, ile chcecie. A po chwili wszystko będzie gotowe. Urocze, prawda? Smacznego! Dzięki! Prawie żal je zjadać. Powiedziałam prawie. Bardzo smaczne. Przeprowadźmy test. Co to było? Okej, na czym skończyłam? Hej, mogę jednego? No i... Dlaczego ty gryziesz, Naomi? Czy ona jest zombie? Chyba nie chcę wiedzieć. Dobra. Potrzebuję trochę tego. I oczywiście żelków. W sumie to dużo żelków. Oła, ale to jeden ze składników. Oto to. Ech, to też dodam. Jeszcze paznokcie. Wyszło coś? Wow! Kocham tę piosenkę, aż chcę się tańczyć. Hej, zaraz, co ty tam robisz? Halo? O nie! Znów się nabrała. Nie ma to jak niezawodny palec. Jak prawdziwy. Ale ekstra. Och, urocze. Wow, robi wrażenie. Uff, ale jestem głodna. Mamy coś do jedzenia? Hej! O, płatki kukurydziane. Mogą być. Co? Pudełko jest puste. Co za pech. Może ta musztarda się nada. Och, nie. Nie ma szans. I co teraz? Jest jeszcze miska makaronu. Fuj, suchy i nudny. Hej, Tina, zobacz, ona je niebieski makaron. Myślisz, że mogłybyśmy to zrobić? No pewnie, że tak. Fartuchy, czapki i rękawiczki gotowe. Czas dodać fantę do makaronu. Okej, chyba wystarczy. Teraz dobrze wymieszam, żeby makaron się zabarwił. Gotowe! Zrobiłyśmy niebieski makaron. Wygląda super. A teraz spróbujmy. I do buzi. Smaczne. Wow, było blisko. Cześć wszystkim! Oto moja dzisiejsza fryzura. O, hej, Tina. Ciasteczka. Ale to będzie pyszne. Ała! Co się stało? Czemu nie jesz swojego ciasteczka? Chyba złamałam sobie ząb, kiedy je gryzłam. No tak, jest twarde jak kamień. Ale musi być na to jakiś sposób. Hej, patrz! Użyjemy młotka. Tak! Zaraz dostanie za swoje. Nie złamało się. Koniec z tym. Ciasteczko zaraz oberwie. Piła! Świetny pomysł. Tak! Nagrywamy świetny filmik. Uff, piłowanie to ciężka praca. Żartujesz? Wciąż jest całe. To chyba jakieś super ciastko. Okej, czas na drastyczne metody. O tak, piła mechaniczna. Wow!
odłamki lecą wszędzie. Okej, skończyłam. Niemożliwe, to ciastko jest niepokonane. Chyba oficjalnie z nim przegrałyśmy. Chwila, Tina. Popatrz na to. O, oni wkładają twarde ciasteczka do szklanki z mlekiem. Co? Zrobili ciasteczkową babkę. O tak, to ciastko idzie na mleczną terapię. Wskakuj do szklanki, a teraz dodamy mleko. Idealna ilość. Przy użyciu łyżki pokruszymy ciasteczka, aż okruszki zmieszają się z mlekiem. Następnie wykorzystamy mikrofalówkę. Wkładamy ciasto do środka i włączamy. Mikrofalówka upiecze je w krótką chwilę. W porządku, czas sprawdzić efekty. Patrzcie, to małe ciasteczkowe ciasto. Dodamy na wierzch trochę cukru pudru i posypki. Wygląda pięknie i smacznie. Próbujemy. Wow, to naprawdę ciasto o smaku ciasteczkowym. Raz, dwa, trzy. Kręcimy. O, pączki! Nie wiem tylko, czy jakieś mamy. Może użyjemy tych płatków? Są jak mini pączki. Czemu nie? Najpierw wysypcie trochę płatków na talerz. Już robię się głodna. Fajne mam oczy? Wiem, jak sprawić, żeby jeszcze bardziej przypominały pączki. Ciekawe, czy urosną, jeśli włożę je do mikrofalówki. Widzisz coś? Nie wierzę. No i? Co za wielkie potwory! I pachną tak owocowo. Popatrz na nie. Teraz mamy do zrobienia już tylko jedno. Co? Gdzie je zabierasz? Patrz na to. Filmujesz, prawda? 3, 2, 1. Sprawdzamy. Widziałaś kiedyś takie wielkie pączki? Jedziemy dalej? O tak! Wskakuj do środka. Nie mogę w to uwierzyć. Witaj, panie pączku. To chyba jakiś światowy rekord. O, trzymaj się, Tina. Może włożysz go tutaj? Zrobione. Wlejmy mleko. Na pewno nigdy nie jadłaś takiego śniadania. Pyszne mleczko. Kto próbuje pierwszy? Nigdy wcześniej nie musiałam kroić płatków. Dzięki. Weźmy pierwszego gryza razem. Co tu się dzieje? Wciąż są tak samo malutkie. To chyba największa ściema na TikToku. Co? Nie tak to sobie wyobrażałam. Na pewno nie zrobię z tego filmiku. Teraz ty kręcisz, Tina. O tak! Zawsze chciałam tego spróbować. Ta-dam! Gotowa? Czas otworzyć opakowanie. Kiedy to zrobisz? Wysyp kolorowe pyszności. I zjedzmy sobie po jednym. One nigdy mi się nie znudzą. Ale mogłybyśmy spróbować czegoś innego. Jak ty to zrobiłaś, Tina? Wiem, o czym myślisz. Chcecie upiększyć zwykłą białą koszulkę? Zwińcie ją w kulkę, a
a potem zwiążcie gumkami. Dzięki temu uzyskacie wzór. Połóżcie na wierzchu skitelsy, a następnie popryskajcie je wodą i obserwujcie, jak puszczają kolor. Dobra, sprawdźmy efekt. Wow, ale super! Musimy wrzucić to na TikToka. Pyszna przekąska i świetna kreacja. To było rewelacyjne. Będziemy miały mnóstwo wyświetleń. Przyjrzyjmy się temu z bliska. To na pewno chips. Ale wiele pytań wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Kurka! Skończyły się? I co tu teraz zbadać? Zaraz. A co to za okruszki? To twoja sprawka! Nie! Nie wiem, o czym ty mówisz. Nie mogę jej tego tak darować. Zemsta będzie słodka. O nie! O nie! Moja ręka! Utknęła! To jakiś koszmar! Czekaj, pomogę ci! Nie martw się, zaraz cię wyswobodzę! Ciągnij! Mocno ciągnij! Udało się! Dziękuję! Mój palec! A raczej jego brak! O, matko! Ktoś tu się nabrał! Na taki łatwy trik! Jest palec? Nie ma palca! Ach, mój biedny paluszek! Myślicie, że wiecie o wodzie wszystko? Zaraz się przekonamy! Co się stanie po połączeniu tych składników? Co my mamy z tym niby zrobić? Sami musimy na to wpaść. Duże te butelki. Trudne zadanie. Może to? Dobra, nie wiem. O, wow! Ale miękkie! No hej! A teraz już wiecie? Nie bardzo. Czekaj! Daj mi butelkę! Okej! Najpierw wsypię do niej te kulki. Tęczowy deszcz! Że co? Okej. Teraz wlewamy do środka wodę. Dobrze. Tylko jej nie rozlej. Coś się zaczyna dziać. Gotowe. Moja karta. Położę ją na tej butelce. I obrócę do góry dnem. Dobry jesteś z chemii. I co to jest? Prawdziwa magia. Uwaga! Tak! Wiedziałem, że się uda. Wow! Naprawdę wygląda magicznie. Jestem pod wrażeniem. No. Wow. Muszę się napić. Kurka. Wiecie, jak ją inaczej zamknąć? Start. Mam zagwozdkę. Może ta serwetka? Musimy ją tylko zwinąć. Połóżmy ją na stole.
Złóżmy i zwińmy w taki rulonik. Widzisz? I korek gotowy. Voilà! Łatwizna, Chloe. Wątpię, że to zda egzamin. Patrz. Wystarczy obrócić butelkę, żeby napój zaczął się wylewać. Widzisz? Poległeś. Ej, sprzątnij to. Spróbujmy raz jeszcze. Musimy napełnić butelkę do samego końca. W ten sposób. Teraz połóżmy na górę serwetkę. Pewna jesteś? Tak, patrz. Całkiem fajne. No, i nic się nie wylewa. Sam zobacz. Okej. Nie wierzę, że to zrobiłaś. No. Okej. W sumie to było śmieszne. Nie gniewam się.